eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Ed ecco, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Często stamtąd długo na mnie patrzy. Spojrzeniami przykuwając mi twarz. Czy ty wiesz, mój bracie, jak miłuje nas ojciec nasz? Przyczyn najdalszych nikt nie wie, jaka męka to była bezbrzeżna, ta samotność na krzyżowym drzewie. Lecz niech krew, która w drzewie rozkwitła, jak rozkwita każdy trud w jutrzejszym chlebie, tylko to odepchnięcie od ojca. To odtrącenie. Za te słowa czemuś mnie opuścił. Ojcze, ojcze, za mej matki płacz. Ja na wargach twoich odkupiłem dwa najprostsze słowa, ojcze nasz. Ojcze nasz.
proszę, wyjdź, Panie, ode mnie i myśli moje omylne. Nie narażaj na taką niemoc. Jeszcze co dzień pomnażasz moją bezsilność, poddając swą nieskończoność pod moją myśl omylną. Bo nie ma takiej wdzięczności, aby objęła nieskończoność, aby serce objęło ciebie słoneczną smugą czerwoną. Która światłość w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Czuć te chwile nicości, te chwile sprzed stworzenia. Nie odstępować nigdy, jak nie odstępuje się cienia. Pewnego razu Ojciec Święty Jan Paweł II siedział w swoim gabinecie i pracował. W jakimś momencie wykręcił numer szpitala w Szwajcarii, gdyż leżał tam jego chory przyjaciel, ksiądz biskup Andrzej Deskur. Bez trudności uzyskał rozmowę telefoniczną ze szpitalem i wtedy poprosił o połączenie z pokojem, gdzie leżał chory biskup. Dociekliwa telefonistka zapytała: a kto mówi? Papież, padła lapidarna odpowiedź. Panienka na chwilę zaniemówiła, a potem odpowiedziała rezolutnie. Z pana taki papież, jak ze mnie cesarzowa chińska. Gdy wszystko wyszło na jaw, chciano ponoć zwolnić z pracową urzędniczkę, ale Ojciec Święty natychmiast się za nią wstawił, gdyż, jak sam wyznał, setnie się ubawił. Ojciec Święty do odwiedzającego go polskiego księdza. Poczekaj chwilę na mnie. No, muszę trochę popapieżyć. Cóż ci oddam za tę bliskość, którą w takim rozniecasz bez miarze? Jak ogniska, jak serca w równowadze. Cóż ci oddam za tę bezbronność, która nie skąpi mi dnia? Przecież ci, Panie, nie wolno ufać takiemu jak ja. Cóż ci dam, cóż ci dam, cóż ci dam. Ojcze mi dam, ojcze mi dam, ojcze mi dam. A gdy powstanie olbrzym Goliat, by złamać młodość mą, błagają ciebie Syjon, Moria, ku wspomożeniu stąd.
jak wielu innych turystów. W trakcie wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka. Więc podszedł do opalającej się na uboczu młodej kobiety i już miał zapytać o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się i powiedziała. Co? Zapomniał pan zegarka, co? A skąd pani wie? Odparł. Z doświadczenia. Odrzekła. Jest pan już dzisiaj 10. mężczyzną, który zapomniał zegarka. Zaczyna się od zegarka. Potem proponuje się winko, wieczorem dancing. Ależ proszę pani, ja jestem księdzem. Przerwał jej zawstydzony Wojtyła. No wie pan co? Podrywano mnie na wiele sposobów, ale na księdza to po raz pierwszy. Dusza nie jest taka jak liść. Może słońce zatrzymać nad sobą, uniżając się razem z nim, niedostępnym łukiem od zachodu. Tak promienie słonecznych godzin. Dusza nie jest taka jak liść, który za słońce niebo boży i zgaśnie, kiedy się zieleń wypali, to tylko słońce będzie coraz dalej. Dusza nie jest taka jak liść, który za słońce niebo boży i zgaśnie, kiedy się zieleń wypali, to tylko słońce. Nad twoją białą mogiłą białe kwitną życia kwiaty. O ileż lat to już było, bez ciebie duchu skrzydlaty. To dawno już było, jakie się zdaje malutkie. Nad twoją białą mogiłą, o matko, zgasłe kochanie, me usta szeptały bez siłą. Daj wieczne odpoczywanie. Na Teatru S i kameralny skład chóru miasta Siedlce w koncercie Śpiewnik Papieski, do którego słowa napisał Karol Wojtyła, a muzykę, reżyserię wymyślił Waldemar Koperkiewicz. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie.